Dobry wieczór Państwu. Wszyscy będziemy się uczyć pluralizmu. Przez wiele lat nie mieliśmy bowiem możliwości praktykowania życia społecznego w duchu uznanej i legalnej rozbieżności poglądów, powiedział minister Józef Oleksy w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Minister Oleksy jest w rządzie odpowiedzialny za współpracę ze związkami zawodowymi. Odwołując się do znowelizowanej ustawy sejmowej, powiedział, że Solidarność będzie zarejestrowana jednorazowym aktem prawnym. Nie wykluczam powstania jeszcze innych ruchów związkowych, powiedział minister w wywiadzie, którego pełny tekst znajdą Państwo w jutrzejszych gazetach. I jeszcze jeden cytat z wypowiedzi prasowej. W Polsce powstała perspektywa wielopartyjnej demokracji parlamentarnej bez precedensu w powojennej Europie Wschodniej. To z komentarza londyńskiego Timesa. W filmowym serwisie krajowym mamy zdjęcia z dzisiejszych wydarzeń w Gdańsku. Po mszy w kościele świętej Brygidy grupa młodych ludzi usiłowała zorganizować demonstrację. Pod transparentami Solidarności Walczącej rozrzucali ulotki i wznosili okrzyki wzywające do bojkotu wyborów do Sejmu i Senatu oraz potępiające wyniki obrad okrągłego stołu. Demonstranci doszli przed siedzibę Komitetu Wojewódzkiego Partii, gdzie zatrzymał ich niewielki oddział milicji. Tam też demonstranci rozeszli się. Pierwszą od 21 lat czekosłowacką królową piękności została 18-letnia Iwana Christowa z Priszowa. Ma prawo wystąpić w londyńskim konkursie Miss Świata, który odbędzie się w listopadzie. Od razu podpisała też roczny kontrakt z zachodnioniemieckim magazynem mody. W Sydney zaś aukcja starych samochodów. Prowadziła ją firma Sotheby. Mercedesa Benz z 29 roku sprzedano za 1 025 000 dolarów. Zarobiono ponad 3 miliony dolarów. Andrzej Gruba grał o awans do finału Mistrzostw Świata. W półfinale turnieju gry pojedynczej mężczyzn Andrzej Gruba po pięknej, ale i dramatycznej grze przegrał ze Szwedem Janem Ove Waldnerem w 4 setach. W pierwszym secie zwyciężył Gruba, w 3 następnych górą był Waldner. W finale Waldner spotka się ze swym kolegą z reprezentacji Szwecji, Jergiem Perssonem, a przebieg gry pokażemy w niedzieli sportowej. Brązowy medal Andrzeja Gruby, po raz pierwszy wywalczony przez niego w grze singlowej na Mistrzostwach Świata, jest z pewnością wielkim sukcesem, choć Polak bardzo, bardzo chciał zagrać w finale. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.